W tej partii zdecydowałem się na E4, C5, Skoczek F3, E6 i tutaj zagrałem otwartego Sycyla D4. Do tej pory zdarzało mi się grać G3, co też jest dosyć złośliwym systemem, więc poszło D4, wymiana, odbicie A6, więc e, mamy tutaj Sycyla klasycznego. Na no czarny oczywiście nie rozwija tutaj figur, ale pionami zabezpiecza kluczowe pola D5 i B5. Tutaj często Skoczek chce wkroczyć do akcji. No i ja w partii Kontynuuje rozwój i przeciwnik zdecydował się na ruch Hetman C7. Na co ja odpowiedziałem dosyć rzadko spotykanym, ale bardzo złośliwym Hetman F3. Jaka jest tutaj idea tego posunięcia? Idea jest prosta, ale skuteczna. Czyli chcemy wejść na G3. Po co ten Hetman idzie na G3? Po pierwsze, po to, żeby atakować punkt G7. A po drugie, żeby y, forsować wymianę Hetmanów. Y, ponieważ, jak przeciwnik tutaj wybije, odbijamy pionem H, no i mamy piękny atak właśnie po linii H. No więc w partii przeciwnik skoczek C6, ja w związku z tym wybiłem. Zagrałem Hetman G3, bicie-odbicie. No i tutaj presja w tej końcówce jest już widoczna. Ja. Lubię lecieć na zadymkę w grze, w grze środkowej, ale w końcówki też bardzo lubię, z, z, zawsze, zawsze bardzo lubiłem. A takie końcówki, gdzie przeciwnik się musi ostro tłumaczyć, no to idealnie. I powiem Wam, że tutaj partia miała pewien wymiar osobisty, ponieważ graliśmy tutaj na pierwszej lidze seniorów z drużyną z Lublina. Więc ja grałem na trzeciej szachownicy. Mój kolega też z Lubelskiego, Fide, Marcin Molenda, grał na drugiej szachownicy. W sumie już im, bo niedawno wbił ostatnią normę, więc też czeka na nadanie tytułu. No i wiecie, jako że my z Lubelskiego, no to za dzieciaka przez tych zawodników byliśmy po prostu lani, także jest teraz okazja, żeby się w dorosłym życiu odegrać. No i tutaj w partii przeciwnik zagrał koniec B4 na związanie karbuzik, ja rozwinałem gońca. No, i związania się oczywiście pozbyłem. Przeciwnik skoczek E7, i ja tutaj błyskawicznie zdecydowałem się na ruch E5. To szczerze mówiąc, to powinienem się więcej nad tym ruchem zastanowić, ale wydawało mi się to naprawdę pieruńsko-logiczne, żeby w ten sposób do tematu podejść, ponieważ teraz pole D6 jest zablokowane, więc za chwilę zagram skoczek E4 i przeciwnik będzie miał naprawdę grube problemy żeby to pole D6 przykryć. No oczywiście kluczowa sprawa, po skoczek G6 mam F4, więc tego pionka obronię, a jeżeli przeciwnik zdecydowałby się nam skoczek D5, no to gram właśnie skoczek E4, jeżeli on się cofnie, no to już za chwilę pakuję C4 tego skoczka, wyganiam też G4, G5, dobrze jest dopchać, ponieważ wtedy przeciwnik nie jest w stanie zagrać H6, no i do końca świata po tej linii H będzie się musiał bronić, więc wszystko się tutaj po prostu zgadza. W partii przeciwnik zagrał skoczek g6. No to ja właśnie wpakowałem f4. Na co on odpowiedział ruchem a5. Ja tutaj bardziej się zastanawiałem nad takim ruchem, że on w ten sposób do tematu podejdzie, żeby zabrać pole e4, które ja bym chciał wykorzystać, żeby tam kicnąć na d6. I tutaj ustaliłem, że zagram posunięcie skoczek a4, ponieważ jeżeli przeciwnik wymieni, no to grozi teraz skoczek B6 z wybiciem na C8 i zdobyciem pionka A6 a jeżeli przeciwnik zagra A5, no to ja się nie muszę śpieszyć. Zagram Król E3, zagram wieża D1, ten pionek na A5 jest bardzo, bardzo słaby. No i jeszcze dodatkowo pionek D7 jest odstały, mogę tutaj po półotwartej linii go atakować. No już nie wspominając o tym, że ten skoczek wyłączony z gry, jest ciągle ta presja po linii, a także idealna końcóweczka. W partii, natomiast przeciwnik zagrał A5. Czyli ja rozumiem, że on chciał się po prostu pozbyć tego gońca, no ale ja lecę dalej zgodnie z moim planem. Skoczek E4, gonie C7, długa roszada, F6, no to ja tutaj wybiłem i goniec C3. Więc to wszystko od ręki praktycznie zagrałem się, nie zastanawiałem do tego momentu. Przeciwnik zrobił roszadę, żeby tutaj obronić, no i ja się wpakowałem na D6, więc tutaj już no mam, tak jak to widzicie po termometrze, świetną pozycję. A jeszcze po drugie, miałem już w tym momencie ze 40 minut przewagi na zegarze, bo ja w ogóle się nie zastanawiałem nad żadnym ruchem. No a przeciwnik już tutaj ostro się pocił, bo ta końcówka jest naprawdę ekstremalnie nieprzyjemna. I teraz przeciwnik wybił na D6. Jeżeli zdecydowałby się właśnie na ten plan goniec A6, to ja chciałem tutaj wybić. I zagrać F5. I to prawdopodobnie mu się nie podobało, ponieważ w ten sposób, no, jego pozycja. No... Optycznie i praktycznie no wygląda fatalnie, tak? Wszystkie te pionki, no, to paskudnie to wygląda, widzowie. Każdy jeden pionek w tej sytuacji jest izolowany, no i jeszcze dodatkowo mam perfekcyjnego skoczka w centrum, super, hiperaktywny ten skoczek, kontragoniec, który absolutnie nic nie robi. No więc przeciwnik zdecydował się tego mojego skoczka skasować, no i zagrać F5, i dopiero tutaj zacząłem się zastanawiać, Ponieważ wiedziałem, że ta pozycja no jest niemalże wygrana. Ze strategicznego punktu widzenia no mam wszystko, o czym mógłbym marzyć. To znaczy, jest jeden słaby pionek, jest drugi słaby pionek, jest trzeci słaby pionek. Zazwyczaj na dwóch słabościach to już się nie da wybronić. No to na trzech słabościach no to już musi być totalny wałek. Z tym, że wiecie, zawsze w takich pozycjach trzeba się dobrze zastanowić, żeby nie wypuścić tej, tej przewagi, żeby przeciwnik nie dostał jakiejś kontry, żeby mi nie utrudniał życia. Więc tutaj rzeczywiście dosyć długo się zastanawiałem i finalnie ustaliłem, że najlepiej jest zainteresować się tym pionkiem a5, ponieważ najciężej jest tam czarnemu przerzucić jakiekolwiek figury do defensywy, więc zagrałem goniec e2. Przeciwnik wieża A7, no to chyba już tak z braku laku. No, czarny za bardzo nie ma się gdzie ruszać. Więc ja mu tę wieżę pogoniłem, zaktywizowałem gońca. No, i to jest wszystko z moim, zgodnie z moim planem, bo ja chciałem właśnie przestawić się do ataku na tego szpionka. Przeciwnik wieża F6, no to ja wieża D4. Jeżeli przeciwnik grałby A4, to ja planowałem C3, goniec D1 i tego pionka uratować się nie da, więc przeciwnik zagrał D5. No to ja wieża A4 zgodnie z planem, goniec B6 zgodnie z planem i tutaj zagrałem A3. Nie śpieszę się oczywiście tutaj z wybijaniem, choć też ta pozycja byłaby znacznie lepsza dla białego. Natomiast tu zdałem, że to trochę taki brak koordynacji. Nie? Tutaj muszę tę linię A blokować kuchować gońcem. Tak trochę nie halo, jeszcze mnie tutaj będzie coś tym pionkiem podważał, ten goniec taki zablokowany. Po co to sobie utrudniać życie? Ja po prostu zagrałem A3 i dopiero teraz tego szpionka wybiłem. No i tutaj pozycja jest kompletnie wygrana, choć jeszcze trzeba oczywiście zachować czujność. Więc ja w partii goniec h5, wieża A8 i tutaj też długo się zastanawiałem, żeby precyzyjnie doliczyć, żeby mieć pewność, że pozycja jest wygrana. I zdecydowałem się na ruch goniec B4 z ideą przejęcia linii F. Miałem pewność, że to wygrywa, więc jest to ok, ale jednak lepszym sposobem byłoby posunięcie goniec C3, bo teraz jak skoczek ucieknie, ja gram wieża E1. I przeciwnik nie ma ruchu skoczek F6. Ja nie chciałem, nie chciałem mu pozwalać na coś takiego, choć jest to oczywiście w, w porządku obiektywnie. Natomiast ja w partii się zdecydowałem na goniec B4, żeby on właśnie tego pionka nie mógł uruchomić. Poszło skoczek G4, i ja zaplanowałem bicie, bicie i wieża F1. I tutaj mój plan jest banalnie prosty. Hyc, 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 hyc. Pchanie pionka do pola przemiany, a król przeciwnika jest całkowicie tutaj odcięty na królewskim, więc pozamiatane. Nie najlepszy sposób, ale. Ale mój <noise> także, także spoko. Błędem, co ciekawe, byłoby wieża E1, co też oczywiście liczyłem, ponieważ tutaj król czarnego jest wystarczająco szybki, żeby dojść na linię A. W ten sposób pionka zawsze będzie w stanie mi zablokować. No i w tej konfiguracji nie mam jak się przebić, więc ja wieża F1. No i tutaj wiecie, zaktywizowałem się oczywiście maksymalnie na hetmańskim, no i ruszam z tym planem pchania tego pionka, więc. Tutaj się miałem, miałem dużą przewagę na zegarze, więc na spokojnie się tutaj zastanawiałem, żeby nic, nic głupiego nie przeoczyć, ale wszystko się zgadza. Król C3 w partii nastąpiło H5. Tutaj wjazdu na E2 się oczywiście nie boję, bo po prostu idę sobie dalej. Jeżeli ten goniec nawet się tutaj zaktywizuje, no to mam wywalone, bo po prostu pionek A ucieka do pola przemiany. Więc w partii H5 no to ja goniec D4 z planem wieża d no i ten król leci dalej. No, i rzeczywiście w ten sposób właśnie tutaj pograłem goniec E2. No, to ten goniec został odcięty. Pionek Aleci dalej do pola przemiany. No, i tutaj jestem oczywiście e, znacznie, znacznie szybszy. E, a jeszcze co zabawne, przeciwnik nie ma się gdzie ruszać. Bo gdziekolwiek pójdzie gońcem, to dostaje mata. A jak pchnie G3, tak jak to poszło w partii, no, to wieża A3. I tutaj sobie zdobywam tego pionka. E, no, i łatwo na skrzydle hetmańskim, e, oczywiście. Wygrywam, i w tym momencie przeciwnik się poddał. Powiem Wam, że bardzo byłem zadowolony z tej partii. Wiadomo, że przeciwnik znacznie niżej notowany, ale no po pierwsze, tak jak mówiłem, ten meczyk miał pewien wymiar osobisty. A po drugie, no z tymi zawodnikami pod was to często się trzeba napocić. A tutaj wybrałem złośliwy wariant w debiucie. Uzyskałem. Przyjemniejszą pozycję, no i w tej końcówce, hyc, 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 hyc. Bez żadnych problemów przeciwnika rozwaliłem. Także bardzo, bardzo byłem zadowolony z tej mojej gierki. A dodatkowo cały mecz wygraliśmy 5-1. Więc bardzo, bardzo wysokie zwycięstwo. Także no, podwójna satysfakcja. Ale jeszcze w tym nagraniu mam dla Was drugą partię. Alina Kaszlińska ja, nasza reprezentantka, walczy właśnie o awans do meczu mistrzostwo Świata Kobiet. I zagrała naprawdę to. Turbo szalon szaloną i ciekawą partię. E, tutaj e, debiut. No nic niezwykłego, poszedł Nimcowicz, goniec z gońcem d3. Także to wszystko jest bardzo znane. Szybkie e5 ze strony czarnego, skoczek wyszedł na e2. Komputer nie jest fanem, ale jest to jak najbardziej grywalny system, gdzie tutaj, tak jak widzicie, biały potężnie zajmuje centrum. No i jeszcze dodatkowo ma parę gońców, więc będzie sobie atakować na skrzydle królewskim. Natomiast z drugiej strony jest goniec a6 z presją na pionka c4, więc tutaj czarny często przerzuca jeszcze skoczka na a5, żeby tego pionka z c4 zabrać. No i w partii Roszada nastąpiło goniec g5, bardzo złośliwe tutaj związanie, więc czarny natychmiastowo h6 oraz g5 tutaj pakuje. I oczywiście z jednej strony ma to bardzo dużo sensu, żeby pozbyć się tego związania i jeszcze zabunkrować pole f4, ponieważ inaczej no to biały za chwilę by już sobie tutaj atak roz. Z natomiast z drugiej strony, no jest to z całą pewnością pewne osłabienie e, króla. E, no i to takie mm, do końca partii, no bo wiemy dobrze, że pionków się oczywiście cofnąć nie da. Więc te pionki, jak już wyszły naprzód, no to, e, no to po prostu wysunięte będą e, i nic czarny z tym nie zrobi. I w partii e, poszło tutaj e, C5, to co mm, no, tutaj tak jak widzicie, jest oznaczone pytajnikiem, natomiast nie jest jakimś dużym błędem. E, trochę może być kro. W złym kierunku. Raczej, no skoro czarny się tutaj osłabił, no to trzeba by tutaj atakować, nie? Po wybiciu. No to można nawet taki fajny plan zastosować: przerzucić tutaj króla na F2 i atakować po linii H. Pozycja obiektywnie cały czas w równowadze, ale to czarny by się pocił. Natomiast w partii C5, no i zobaczcie, wyszła taka sytuacja, w której to Alina dzięki pionkowi na D5 ma oczywiście przewagę w przestrzeni. Przyjemna sytuacja. Natomiast z drugiej strony no jest ten pionek w plecy, więc jest to taka długoterminowa oficjalna. Ofiara materiału. No i zobaczcie tutaj długa, długa faza manewrowania. Alina przestawia się do ataku po linii A. Natomiast trzeba też wskazać, że przeciwniczka bardzo logicznie podeszła do tematu, przestawiając skoczka na D6. Pamiętajcie, że skoczki są świetnymi figurami do blokowania. I ten skoczek stojąc na D6, rzeczywiście blokuje tego wolnego pionka, którego Alina oczywiście. Chciałaby pchać, a jeszcze dodatkowo przygotowuje własne, własne pionki do ataku no więc tutaj w partii nastąpiło złośliwe wieża A6 żeby właśnie te piony czarnego przyblokować, one nigdzie teraz nie pójdą, w partii hetman D7 C4 jeszcze dodatkowa blokada no i tutaj pomału obie zawodniczki manewrują, wiadomo, że presja czasu, no ale czardy tutaj pionka A7 zabunkrował no i po prostu się nic tutaj nie da białymi zrobić, no więc Alina w takim razie Zaczyna zerkać tak w kierunku skrzydła królewskiego, no i po bału, po bału te figury chodzą w tej nazad, ale też trochę mają zmierzać w kierunku skrzydła królewskiego, więc tutaj przeciwniczka przestawiła skoczki, żeby wygonić wieżę z A6, no i będzie chciała przeprowadzić B5. No więc teraz Alina rusza z drugiej strony szachownicy, no bo nie może tak po prostu czekać, aż czarny wreszcie zagra to B5. No więc zauważ, że tutaj jej wieże przeszły teraz na skrzydło królewskie. No i teraz plan, który komputerowi się nie podoba, ale z praktycznego punktu widzenia jest to bardzo dobra decyzja F4. Zobaczcie, tutaj wydawało się, że ten punkt F4 całkowicie zamurowany, a jednak białemu udaje się przebić dzięki temu, że jest tutaj tak dużo figur. Przykładowo, jeżeli nastąpiłoby wybicie, to jest dodatkowa ofiara, wieża bije F4, no i tutaj za chwilę druga wieża przejdzie na F1, nie ma jak się bronić, a jeszcze E5 wisi w powietrzu, no tutaj król czarnego, goły i niewesoły. Więc w partii nastąpiło B4. Hetman źle odszedł, bo hetman odszedł na A1. Tutaj Alina starała się trzymać tego hetmana na długiej przekątnej. Lepiej było tym hetmanem przejść na C1, żeby po ewentualnym wybiciu na F4 poświęcić figurę i później wybić hetmanem i ten hetman już by groził wjazdem na H6. To jest oczywiście trudne do wypatrzenia, szczególnie mając presję czasu. No więc tutaj taki błąd. Przeciwniczka wybiła na F4, goniec zbił na F4, i teraz no, przeciwniczka nie miała tutaj odwagi. Żeby przyjąć tę ofiarę, co było naj, najlepszym pomysłem. Ponieważ teraz jest ogromna różnica wcześniej była sytuacja, że pionek stał na B5 Hetman jeszcze na C3. Teraz jest ogromna różnica, bo już wchodzi B3 z groźbą B2. I wcale ten nacisk na punkt F6 nie będzie taki groźny w sytuacji, kiedy no jeszcze dodatkowo tutaj na, na C4 leci. leci pionek z atakiem na Hetman, no ale przeciwniczka się tutaj wycykała. Zagrała wieża H8, Alina podrzuca swoją wieżę jeszcze do ataku, no i tutaj bardzo ciekawy ruch, goniec H6-3. Po czym król odszedł? Trzeba było tutaj zachować zimną krew i te, tego skoczka wybić. To oczywiście wygląda paskudnie, no bo łatwo sobie wyobrazić, że wieża G3 już za chwilę królew F2 i tutaj będzie mat, ale tego mata po prostu nie ma. Bo skoczek bije na E4 i skoczek przechodzi na G5 i za tym skoczkiem król czarnego, król czarnego będzie się w stanie schować. Więc taki. Ech, taki myk, no i przeciwniczka grająca czarnymi, no, poszła do tyłu. E, więc teraz e, nastąpiło Hetman D1, co znowu komputer tego nie lubi, ale jest bardzo logiczne, bo Hetman już zerka na tę wieżę, e, wieża się cofnęła. E, należało tutaj zagrać Hetman F7, żeby po prostu tę wieżę zabezpieczyć. Natomiast w partii wieża B8, no to wieża z F na F3. E, biały chce tutaj przyjąć linię H. Pionek został zainkasowany, wieża uciekła A4, no i wieża H3, A bije B3, no i to już jest ogromnym błędem, bo wieża bije H5 i zauważcie, że w tej konfiguracji owszem, na skrzydle hetmańskim biały nie ma nic. No te piony czarnego prędzej czy później polecą do pola przemiany i po prostu z białego nie ma co zbierać. Ale znowu na skrzydle królewskim to biały całkowicie dominuje. A jest tutaj pewna różnica. Bo jeżeli atak białego zakończy się powodzeniem, no to jest mat. A jeżeli atak czarnego zakończy się powodzeniem, no to czarny zdobędzie materią. I w partii nastąpiło b2. No to goniec c1. Szach. Król tutaj ucieka. I teraz no, genialny ruch. Wydawałoby się, że trzeba tego piątka zbić, nie? No, bo przecież tutaj za chwilę Hetman będzie, no fatalna sytuacja. Ale jest skoczek, hasość. Genialne, genialne zagranie. Skoczek wjeżdża na F5 i pal że tutaj grożą widły ze zdobyciem Hetmana. Ważniejsze jest to, że ten skoczek na F5 będzie przepotężny w ataku na Czarnego Króla. I w partii nastąpiło bicie na c1, hetman dorobiony, szach, król uciekł, no i hetman zbił na c1. I okazuje się, że teraz no nie ma jak się uratować, ponieważ jeżeli tutaj hetman sobie po prostu odejdzie, no to nawet bicie na c4. Z następnym wjazdem na h7 grozi też już d6, szach z odsłony, no i z czarnego nie ma co zbierać. Więc w partii skoczek f8, no ale to wiadomo, że... Hetman został stracony. Teraz jeszcze taki atak ślepej kiszki. Ten pionek biegnie do pola przemiany, ale jest bicie. Cyk, szach na A4, szach na A2. No i tutaj przeciwniczka Aliny się poddała, ponieważ w kolejnym ruchu Hetman B1 ten pionek zostaje zatrzymany. No i czardy po prostu jest z Hetmanem w plecy. Także szalona partia. Bardzo dużo się tutaj działo. No i Alina finalnie zwyciężyła, więc. No cóż, miejmy nadzieję, że do meczu Mistrzostwa Świata Kobiet rzeczywiście awansuje, ponieważ system jest no, z drobnymi różnicami, taki jak w sekcji Open: czyli są różne turnieje, z których można awansować do turnieju kandydatek, no i później z tego turnieju kandydatek można awansować do meczu Mistrzostwa Świata. Także to dosyć standardowe. No dobrze, także cóż, mam nadzieję, że podobały wam się te partie Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym nagraniu Także jeżeli podobała ci się ta partia, to zostaw komentarz Alina Szefowa <laughs> I widzimy się w kolejnej produkcji, także pa pa